Czas na prognozę pogody w wydarzeniach 24. Ksenia Chlebicka z nami. Dobry wieczór. I Wrocław, ale ja tak zanim do tego Wrocławia, to przypomniałam sobie, że kilka lat temu, Ksenia, na święta Wielkiej Nocy, to było w Warszawie naprawdę dużo śniegu. Tak było. To chyba 2013 rok, to 10 lat temu. No, szybko biegnie ten czas. Ucieka. No, zdarzały się białe święta wielkanocne, ale zdarzały się też piękne, ciepłe, słoneczne. No to tak, na pocieszenie powiem, że nie będą białe, ale aż tak tego dużo słońca też w święta nie zobaczymy. Już nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, może to był 2012, może 2011, że faktycznie było gorąco i chodziło się w Warszawie w krótkim rękawie w święta. No tak dobrze nie będzie. Jutro Polska pozostanie pod wpływem wyżu nad Skandynawii, czyli sporo słońca, bo wszystkie prognozy wczoraj i dzisiaj się tak dosyć negatywnie rozpoczynają, że prognoza na święta nie najlepsza. Prawda jest taka, że jutro owszem, o poranku będzie zimno, ale będzie pięknie, będzie słonecznie, bo to zasługa właśnie wyżu nad Skandynawii, choć również zasługą wyżu nad Skandynawii będzie bardzo mroźna noc, no i niezbyt wysoka temperatura, bo napływa do nas arktyczne powietrze. Jutro najcieplej w Lizbonie i to na termometrach 23 stopnie, a dodatkowo bezchmurne niebo. Podobnie jak w Atenach, mnóstwo słońca także w Madrycie czy w Paryżu. Londyn pochmurne i deszczowe również Helsinki, Sztokholm. Tam jutro będzie najchłodniej, a noc bardzo zimna. Minus 3-4 miejscami, minus 5 stopni, jak na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, we Wrocławiu, który przed chwilą widzieliśmy, czy minus 6 stopni w Poznaniu, już nawet nie wspomnę o Zakopanem, gdzie w nocy minus 13. Uważajmy na Podlasiu, bo tu w nocy mogą pojawić się marznące mgły, może pojawić się osadzająca szać, także duże utrudnienie dla kierowców, a jutro poranek tak naprawdę, no, można powiedzieć, że w całej Wielkopolsce, na Kujawach, w centrum i na południu kraju będzie piękny, słoneczny, chłodny. Na północy nieco więcej chmur. W drugiej części dnia będzie się chmurzyć, ale opady deszczu głównie na zachodzie i na północy. Początkowo mieszane, później opady samego deszczu. A skoro opady, to oczywiście i śliska nawierzchnia. Sprawdźmy kolejne dni. Czwartek chłodny, 2 stopnie w centrum, 1 na Podkarpaciu, choć na zachodzie już 10-11. Piątek wyjątkowo pochmurny. Padać może właściwie wszędzie, a na Podkarpaciu jak nie będzie padać, to w trakcie dnia pojawiać się będą mgły. Sobota, niedziela z temperaturą do 10-11, miejscami 12 stopni, lany poniedziałek. No będzie mokry z pewnością i chłodny, bo na maksymalnie 7 stopni. Pogoda jutro nie sprzyja, ale też nie aż tak bardzo przeszkadza, bo w większej części kraju warunki biometeo będą obojętne. A więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. Ksenia Chlebicka dla Państwa. Ksenia, bardzo Ci dziękuję. I do zobaczenia. Miały być takie ekologiczne, pamiętam te hulajnogi Kseniu, okazało się, że może i są ekologiczne, jeśli chodzi o formę przemieszczania się, natomiast zaśmiecają nasze ulice i to przyzna chyba każdy, dobry kto wieczór. Mieszka tak w większym mieście. Naprawdę, żeby jeszcze jakoś ładnie zaparkować te hulajnogi, one są wszędzie. Przyznam się, że ja nawet boję się trochę tych hulajnóg, no ale oczywiście myślę, że są i plusy i minusy, a przede wszystkim jak z każdą inną aktywnością po prostu należy korzystać z głową, bo gdyby właśnie hulajnogowicze, nie wiem czy jest jakieś odpowiednie takie słowo, nowe. Tak, no są rowerzyści, to może są ich hulajnogowicze, przestrzegali przepisów, może byłoby inaczej, ale najpierw wróćmy do pogody, bo i dla rowerzystów, i dla osób jeżdżących na hulajnogach, no jutro o poranku, to może być jednak zbyt zimno. Zarówno dzisiaj, jak i jutro Polska pozostaje pod wpływem wyżu nad Skandynawią. On co prawda delikatnie przemieści się na wschód, ale jeżeli chodzi o pogodę w Polsce, to nie ma to większego znaczenia. No, na przykład mieszkańcy Londynu odczują zmianę, bo tu dzisiaj mnóstwo słońca, jutro akurat będzie padać. W Polsce bardzo podobna aura, czyli piękny, słoneczny poranek, tylko na wybrzeżu nieco więcej chmur, ale będzie zimno, bo z północy napływa do nas wyjątkowo nieprzyjemne, bo arktyczne powietrze. Także w nocy przymrozek to mało powiedziane, ale co w nocy, to za chwilę. Najpierw zobaczmy, co będzie działo się jutro w Europie. Wspominałam o Londynie, tu akurat odsuwający się wyżyz nad Skandynawii spowoduje, że może pokropić w Ankarze, a także w Helsinkach i w Sztokholmie. I tu będzie najzimniej, no ale południe Europy zdecydowanie bardziej zachęcające.
Lizbona bezchmurna, 23 stopnie, Ateny bezchmurne, 16 stopni. W Rzymie sporo ochłodzenie, bo zazwyczaj 17-18. Jutro maksymalnie 11, nieco więcej chmur, ale padać nie powinno. Ciepło także w Madrycie. Tu na termometrach 19 stopni. No w Warszawie na szczęście jutro nieco cieplej niż dzisiaj, ale nadal 7 stopni. No, średnio wiosenna aura, tak bym to określiła. A jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, to zdecydowanie zimowa, bo było mnóstwo zimowych dni, kiedy noce były cieplejsze. Dzisiaj w Zakopanem minus 13 stopni, no to oczywiście najniższa temperatura, ale Warszawa minus 3, minus 5 w Lublinie, ale też w Kielcach, w Białymstoku, w Bydgoszczy, Toruniu, czy minus 6 w Poznaniu. Na Nizinie Szczecińskiej może poprószyć śnieg, ale poza tym to będzie bardzo pogodna noc. Mnóstwo rozpogodzeń, gwiazdy na niebie, ale uważajmy na Podlasiu, bo tu akurat zwłaszcza w drugiej części nocy mogą pojawić się mgły, może pojawić się osadzająca szać, natomiast na wybrzeżu nieco więcej chmur i tu najcieplej od zera do nawet plus 1 stopnia. Na drogach w nocy na ogół dobre warunki do podróżowania, no ale mogło się zdarzyć tak, że pojawi się na drodze jakaś kałuża. Przy takiej temperaturze oczywiście mogą pojawić się oblodzenia, więc uważajmy. No i to kolejny dowód na to, że dobrze, że jeszcze apelowaliśmy, aby nie zmieniać opon na te letnie. Myślę, że tak dopiero zdecydowanie druga połowa kwietnia. Jutro w najcieplejszym momencie dnia 7 stopni w Warszawie i w Poznaniu. Tu będzie najcieplej. Poza tym sporo chmur na północy i właśnie poranek na północy może być już deszczowy. W pierwszej części dnia deszczowo-śnieżny, ale później będą też chwilowe przejaśnienia. Natomiast od Kujaw przez Mazowsze po ziemię łuską i po całe południe kraju poranek piękny, słoneczny, tylko zimny. A później najczęściej 6 stopni na południu kraju. Na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu ze śniegiem. Tam, gdzie będzie padać, to oczywiście śliska nawierzchnia, ale o poranku skrobanie szyb. Sprawdźmy, co czeka nas przed i w trakcie świąt. Czwartek cieplejszy na zachodzie, ale na zachodzie, bo na Podkarpaciu jutro 6, w czwartek 1 stopień, jutro w Warszawie 7, w czwartek 2, więc cieplej, ale tylko na zachodzie. Piątek wyjątkowo pochmurny i właściwie wszędzie może padać, a na Podkarpaciu jak nie będzie padać, to pojawią się mgły. Dodatkowo też ciśnienie spadnie, więc możemy poczuć zmianę. Sobota z delikatnie wyższym ciśnieniem, delikatnie cieplejsza, do 11 stopni. Na Suwalszczyźnie, co ciekawe, ale pochmurna niedziela wielkanocna. Najcieplejsza w centrum kraju. Tu temperatura do 12 stopni, właściwie wszędzie może popadać, zarówno w niedzielę wielkanocną, jak i w lany poniedziałek, a dodatkowo lany poniedziałek będzie chłodny, bo temperatura od 6 do maksymalnie 7 stopni. Jutro biometr obojętny. Od 3 dni mieliśmy niekorzystny, teraz niekorzystny tylko na północy, bo mimo niskiego ciśnienia, mimo dużego zachmurzenia w drugiej części dnia, to jednak to poranne słońce sprawi, że no może nie będzie nam pogoda aż tak bardzo poprawiać nastroju, ale nie będzie przeszkadzać. Więcej informacji pogodowych w aplikacji Pogoda Interia. A mówiła dla Państwa Ksenia Chlebicka. Dziś już ostatni raz, Ksenia, bardzo wracam jutro o 15:15, więc dobranoc i do zobaczenia. Dobranoc. Przerwa teraz w wydarzeniach 20.